Częsty problem występujący w Fordach, tutaj akurat w Fordzie Fiesta, jest lewarek, który bardzo ciężko chodzi, szczególnie przód, tył, na boki, no na boki też ciężko, ale głównie przód, w tył. Przyczyną nie są tutaj w środku te wodziki, plastiki i linki, tylko najczęstszym powodem jest... najczęstszym powodem jest zatarta tulejka. Tutaj mamy tą linkę, która idzie do lewarka i ta linka przesuwa ten element lewo-prawo i zaciera się o tutaj na tej tulejce. Tu jest taki pierścionek zabezpieczający, który zdejmujemy. Odpinamy linkę też tutaj na górze. Wyjmujemy całe, możemy drugą linkę też wypiąć. Zdejmujemy z tego bolca i ściągamy cały ten element metalowy z tego sworznia. No, cały ten element wychodzi do góry. Znaczy do góry, tu w moją stronę teraz. Trzeba podważyć najlepiej czymś, żeby on zszedł. No. Nasmarować jakimś odrdzewiaczem, prysnąć. Tam jest tulejka plastikowa i na tej tulejce się to wszystko zaciera. No, puchnie od rdzy ten metalowy element, ściska tą tulejkę i to się przyciera i dlatego nam lewarek tak ciężko chodzi. Ściągamy to wszystko, czyścimy pilnikiem, smarujemy jakimś smarem stałym, zakładamy z powrotem i problem jest rozwiązany. No. Najlepiej też ściągnąć o tą plastikową jeszcze osłonę, która jest dookoła, żeby było nam łatwiej ściągnąć ten metal. No. Najlepiej to robić w dwie osoby. Jedna osoba może ruszać lewarkiem przód, tył. Wtedy to nam się będzie przesuwało lewo, prawo i tutaj czymś podłożyć. No ja na przykład ściągnąłem to taką breszką. No, podsadziłem i to mi elegancko wyszło. Przeczyściłem i problem jest rozwiązany. No, a to jest naprawdę w Fordach często wychodzi taki kwiatek. No. Niektórzy myślą, że to kończy się skrzynia. Też jak na forach różne były takie opinie, że oleju nie było w skrzyni, się zatarła skrzynia. No, co jest, no nie jest prawdą. No, no ale to.